czasie przymusowej izolacji trenowałem we własnym domu na skompletowanym sprzęcie, który zapewnił mi niezależność. Nie było jakiegoś jednego najgorszego dnia. Człowiek po prostu musiał się przystosować do tej sytuacji. Najbardziej to skwierał brak możliwości kontaktu z innymi ludźmi. Zakaz wychodzenia z domu, zakaz chodzenia na trening. Myślę, że to było najbardziej dokuczające. Zero. Pandemia niestety przyniosła decyzję o przełożeniu Igrzysk Paralimpijskich o rok, co pokazuje, że nie możemy być w życiu pewni niczego na 100%. Pokazuje to również to, że priorytetem dla nas powinno być zdrowie i bezpieczeństwo naszych bliskich.